Jest i mój oprawca. Taksówka ma z tyłu napisane, że pieprzyć nielegalne przewozy, w skrócie. Idziemy do pana. Będziemy ten schował kamerę, żeby na początku jej nie zauważył. Are you two do you speak English? The Deutsch? Ich war nach Shoppen. Yeah. Okay. Oder. Oh. Der Flughafen. Ja, Shoppen. Lotnisko Chopina. No card, only cash. Ich weiß nicht. Die Karte? No card. No card? Cash. Okay. Ja, schon wieder okay. Hier. Ja, hier. Ist egal. Wie viel? 41. Okay. Moment, Ticket für dich. Ja. Okay. Ja, aber hier ist 3 Slotte per Kilometer. Ja, aber hier ist der zweite. Hier ist schon schreibt 2 Slotte. Ich ist Święto. Nee. Was ist los? Druga Kasa. Nee, hier ist schreibt 2 Slotte. Nee, ich verstehe nicht. Warum hier ist 3 Slotte? Okay. Was? 2 Slotte? Ja, aber hier ist Schrift 3 Slotte. Ja, nicht 3. Warum hier ist Schrift 2? Okay. Nee. Danke. Danke sehr. Und, ja. Cash. Nee, aber hier ist schreibt 3. 3, nicht 2. Ich weiß das nicht. Was ist los? No. Nee. Okay. Du schon. Ja. Ja, weißt du, das ist nicht schon fair. Das ist nicht fair. Okay. Was ist los? Ach Mann. Widzicie? Pierwszy taki. Pierwszy przejazd. Jestem trochę poddenerwowany, ale emocje już troszeczkę opadły. Gość nabił od razu drugą taryfę, chociaż jest piątek, nie ma żadnego święta. I przejazd wyszedł mnie 41 zł zamiast 28 zł. A dopiero pierwszy przejazd. Ja pierdziele, jakie oszusty. Nawet nie muszę pijanego udawać, wystarczy, że udaję kogoś, kto nie zna polskiego. Co za akcja, nie mieści mi się to w głowie, pierwszy przejazd. Dobra, teraz zamawiamy z lotniska. Wpisałem sobie ten ratusz Arsena. Lecimy. No legal. Uber, taxi, no legal. Wyszedłem właśnie z taksówki. Gość, niech się śmieje, ale oszukał mnie na 3 razy tyle. Tak samo jak z pierwszym gościem, nie wziąłem w ogóle od niego. Już odjeżdża, nie chcę być nagrywany. Trudno. Nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Jestem zszokowany tym. Cool. And how much is? 35, 60.
5-6. Can I the ticket? Yes. Thanks. 60. Okay, it's 40 for you. You keep the change. Thank you very much. And good night. Good night. Bye. Bye. Ok, mamy kolejny przejazd. Dałem napiwek, ponieważ przejazd był totalnie dobry. Pan z taksówki przewiózł mnie bez żadnych zastrzeżeń. Jest, odjeżdża moja taksówka, jest ten pan. Dobry wieczór, poznaje pan? Tak. Tamten taksówkarz, który odjeżdża, przewiózł mnie tutaj za 30 zł normalną taryfą. Pan nie mógłby, chętnie mu zapłaciłem, rzuciłem mu jeszcze resztę. Czy tak nie można od razu? Jest święto. Nie ma święta, jest normalny dzień. Jestem warszawiakiem urodzenia, nie wmówi mi pan tego. Wiem, jak niektórzy taksówkarze jeżdżą i chciałbym, nie żeby pan nie był. Nigdy pan był. Nigdy tak nie jeżdżę. To dlaczego dzisiaj pan tak pojechał? Dzisiaj są drugi dzień świąt. Nie, jest jeden dzień świąt, a dzisiaj jest normalny dzień. Moja mama była dzisiaj w pracy. Jeszcze raz prosiłbym o apel. Ja właśnie też byłem, ale miłego wieczoru życzę. Dobrej nocy. No niestety, nie przemówi się tym ludziom, no. Porównania całej skali problemu związanego z tymi korporacjami pokażę wam teraz te znienawidzone przez taksówki, te zwykłe przewozy. Udaję do pijanego. Wieczór. Pan Emil? No, super. Zamawiamy znowu. I znowu Taxify. Miłego wieczoru. Dobranoc. No okej. Kolejny przejazd, pan Piotr z Honda Accord. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miłego wieczoru, owocnej pracy. Hej! Dzień dobry, dobry, czy pan Bartłomiej? Tak, zgadza się, pan Robert. Tak, pan Robert. Pan... Przegorz. Przegorz, bardzo. Bardzo dziękuję. Sprawdziłem to, żebyście wy nie musieli. Taksówkarze robią nagonki na przewoźników Uber Taxify i innych tamtych podobnych. I nie widzą tego, że to oni muszą się zmienić. Ja się z wami żegnam, na grupie dam wam jeszcze te inne filmy, których nie użyłem. To wszystko za długie było, po pół godziny jeden przejazd. No i dzięki wielkie za oglądanie. Fajnie jest robić coś dobrego na tym kanale, mam nadzieję, że skorzystacie. Trzymajcie się i wybierzcie mądrze. Pa, cześć.